Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi mili, i zapraszam do czytania tygodniowego dla znaku powietrznego wagi. Już wcześniej karty tasowałam, przepraszam. Dzisiaj użyjemy Circle of Life Tarot. Bardzo lubię tę talię. Ciężko się ją tasuje, przyznam, ale. Serce. Intelekt. I działania. Kochani, wygląda na to, że wasze serce będzie bardzo waleczne w tym tygodniu, mówiąc kolokwialnie, czyli będzie walczyło o swoje, o to, w co wierzycie, czego pragniecie. Natomiast sposób, w jaki będziecie tego dokonywać, jest znaczący, dlatego że wy nie będziecie impulsywne, nie będziecie w jakimś tam znaczeniu takie agresywne. Nie, będziecie się kierować takim wewnętrznym dobrem, wewnętrzną. Wrażliwością. Może poznacie kogoś spod znaku lwa już lub poznałyście i ta osoba będzie w waszym sercu w najbliższym tygodniu. Być może będzie to jakiś ważny dla was tydzień, tak sobie o tym myślę. No niewątpliwie piękna energia, jest to energia siły, tak? Siły płynącej z serca, więc myślę sobie też zupełnie szczerze, że wszelkiego rodzaju przeciwności, które was spotkają, dacie radę, pokonacie je. Będzie, to jest jedna z fajniejszych, taka, jeśli chodzi o samodyscyplinę i taką siłę wewnętrzną, która później się manifestuje w tym, co robimy, w tym, jak się zachowujemy, kart. Niezwykła wrażliwość, niezwykła dobroć w połączeniu z siłą własną, tak? Jeśli chodzi o myśli, będziecie się poruszać do przodu. Macie plan, ten plan realizujecie. Jeśli zanim zaczniecie, bo zobaczcie, on jest tutaj przygotowany do boju, tak to nazwę. Natomiast zanim zaczniecie działać, przemyślicie sobie wszystko, tak? Myśl, zanim zaczniesz działać, żeby nie wykazywać się niepotrzebną impulsywnością, tak powiem, tak? Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, macie plan lub w waszej głowie być może pojawi się plan i będziecie do przodu posuwać się ten plan realizując. W działaniach to jest karta, która sygnalizuje, że być może zechcecie brać ryzyko, będziecie bronić swojej przestrzeni. Czasami ta energia oznacza też, że w trakcie obrony czegoś, obrony własnych wartości, obrony tego, co myślimy, obrony tego, w co wierzymy, tracimy balans, niestety, tak? Więc ważne jest w tej energii, żeby nie tracić tego balansu, żeby zachować równowagę. A kto bardziej niż wy wagi potraficie zrównoważyć sytuację i brońcie się, brońcie swoich przekonań, brońcie w to, w co wierzycie, to, co jest waszą pasją. Brońcie, absolutnie brońcie tego, nie dajcie nikomu podcinać wam skrzydeł. Natomiast jeśli trzeba, bierzcie ryzyko, tak podpowiadają karty, natomiast starajcie się nie zatracać balansu, tak? Być może coś was od jakiegoś czasu mierziło, w ostatnich dniach też mogło coś was zacząć mierzić i po prostu mówicie, nie, no dosyć już, tak?
Dosyć już, daj spokój, nie będę tego dłużej robił, nie będę się w ten sposób dłużej zachowywała, tylko dlatego, że ty tego oczekujesz i bronicie się, tak? Bronicie własnych przekonań. Ogólnie życzę wam udanego tygodnia. Pamiętajcie, przemyślcie sobie wszystko, zanim zaczniecie działać i raczej pokonujcie lwa swoją dobrocią, swoją wrażliwością i taką delikatnością. Wszystkiego dobrego. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.